niesamowite, co nie? Biblię. Tak. I właśnie i to jeden, drugi, aha, i tak skontaktowaliście się i tak rozmawiacie. Przez słowo, które jest... No ja cię rozumiem, no to... W słowie napisanym... Każdy powinien przeczytać Biblię. Tak. Każdy powinien. Tak więc tu jest podane są żywe słowa, wiesz? I według Ducha Prawdy, tak jak jest podane w Słowie Bożym, odczytujemy też w Duchu i w Prawdzie. Słowa, które są natchnione Duchem Prawdy w Chrystusie. To apostoł Jan spisywał te... No Pawła, tu jest... Tak, list Pawła do Kolosan. Na przykład te... No dobra. No i tak, także spotkaliśmy się. Dobra, już dzięki. To ja też dziękuję serdecznie, bracia. Do usłyszenia i... Do zobaczenia i niech prowadzi nas... Do następnego spotkania. Do spotkania. I tą Kasię. Tak, dobrze, ja oczywiście. Dobrze. Urszulę i Bogdana też pozdrowię. Dobrze, błogosławię, na razie. Także byli tutaj bracia. Cieszę się, bo mam wiadomość. Cieszę się, że bracia tutaj byli. Na Słowie Bożym, które jest żywym słowem. Błogosławię kochani bracia i siostry w miłości naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Tu właśnie byli Wojtek i Andrzej. Przesłałem im Słowo Boże. I tu mi się też otworzyło list Pawła do Kolosan. Pozdrowienia. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa Emanuela i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci i sióstr w Chrystusie, naszym Ojcu Królu Emanuelu, którzy są Kolosach. Łaska wam i spokój od Boga Ojca Wszechmogącego naszego. Boga Jezusa Chrystusa Emanuela. Dziękujemy Bogu Ojcu. Bogu, Boga naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie, Jezusie, Emanuelu i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich braci i sióstr, tu mówią świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was nie w niebie, jako na obłokach, ale na ziemi. O niej to słyszeliście już przed ewangelicznym słowie prawdy, które w was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i spośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaską Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie w jedynej prawdzie. Naszym Ojcu, Królu Chrystusie Emanuelu. Do usłyszenia, bracia i siostry. Błogosławię z Asen. Dzisiaj jest 8
Luty 2020 rok. Pozdrawiam Rudę Śląską, Bogdana Ciecierskiego, brata w Chrystusie, Urszulę Olszewską, siostrą w Chrystusie, naszym ojcu Emanuelu, Sławomira, męża Urszuli, jest też w błogosławieństwie naszego ojca, bo jesteśmy synami i córkami jedynego ojca, króla Chrystusa Emanuela. Błogosławię was zasem. Brat Zbyszek w Chrystusie, który jest na zawsze. Drogą, życiem i prawdą. Miłość Ojca prowadzi do wzorowego życia. Z pierwszy list